Błogosławionej niedzieli, dobrego nowego tygodnia. Witam Was bardzo serdecznie 9 maja, w piątą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę Rogatę. W książce z Biblią na co dzień, na ten dzień znajdujemy dwa fragmenty. Pierwszy pochodzący z końcowej części błogosławieństwa Mojżesza, z piątej księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy: odwieczny Bóg jest schronieniem. A Maria, Matka Jezusa, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza tak wyznaje: miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Pierwsza refleksja, która przyszła mi do głowy, kiedy sięgnąłem po te fragmenty, to fakt, że trzeba się przed czymś, przed kimś chronić. Człowiek ufający Bogu w swoim życiu napotyka na wiele doświadczeń, wiele wyzwań. Konfrontowany jest z różnymi niebezpieczeństwami i sytuacjami, które mogą przyprawić go o strach, o lęk, o chęć ucieczki. Zarówno Mojżesz, jak i Maria zdawali sobie sprawę z tego, że życie człowieka wierzącego bywa skomplikowane, bywa nacechowane różnymi wyzwaniami i doświadczeniami. Niemniej wskazują wyraźnie na to, że u Boga można odnaleźć schronienie. I z pokolenia w pokolenie starali się świadczyć o tym, że to właśnie Bóg może być tą najpewniejszą twierdzą. Bóg, który jest odwieczny, Bóg, który jest łaskawy, Bóg, który okazuje miłosierdzie. Pytanie brzmi, czy i my zdajemy sobie sprawę z tego, że u odwiecznego Boga możemy odnaleźć bezpieczną kryjówkę, nasze bezpieczne miejsce. Pytanie, gdzie my uciekamy? Przed czym uciekamy? I jak reagujemy w sytuacjach stresu, niepokoju czy też paniki? Czasy, w których żyjemy, nie są łatwe. Niejednokrotnie przekonujemy się, że można odnieść wrażenie, w tym świecie nie ma nic pewnego. Tak może się wydawać, bo jako chrześcijanie wierzymy, że tą pewną, najlepszą twierdzą jest nasz dobry, odwieczny Bóg. Odwieczny Bóg jest schronieniem, mówi Mojżesz. Do tych słów nawiązuje Maria. A do czego nawiązujesz ty, gdy się boisz, gdy chcesz uciec? Czy uciekasz pod kołdrę, pod koc, żeby nie widzieć tego, co dzieje się w świecie? Czy uciekasz w gry na konsoli, w Netflixa, w pewne seriale czy też filmy, które wprawiają cię w dobry nastrój? Czy może sięgasz po alkohol, po używki, po jakieś inne rzeczy, które mogą cię odstresować? Ten dzisiejszy czas to dobry moment, by zastanowić się nad tym, gdzie szukam schronienia, gdzie jest moje bezpieczne miejsce. Niedziela Rogaty zachęca nas do tego, abyśmy w modlitwie szukali tego bezpiecznego miejsca w ramionach naszego Boga. Wykorzystaj dobrze ten dzień. Przemyśl swoje życie. Przeanalizuj sytuacje, w których dostrzegasz w sobie lęk i niepewność. I przypomnij sobie, że z pokolenia w pokolenie, tak jak robił to Mojżesz, tak jak robiła to Maria, dziś i ty również możesz wyznawać: odwieczny Bóg jest schronieniem. Twoim schronieniem. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Wszystkiego dobrego.